Dzień dobry. Korzystając z tych wirtualnych narzędzi, chcę Państwa pokrótce oprowadzić po wystawie łódzkiego duetu Przepraszam. Ekspozycja ta wpisała się w pandemiczny czas i trwała właściwie stosunkowo krótko na przełomie ubiegłego i tego roku w Słupskiej Baszcie Czarownic. Duet Przepraszam został zawiązany na początku 2015 roku w Łodzi przez Olę Kozioł i Sławasa Lewego. Na słupskiej wystawie prezentowane są fotografie, filmy, wideo, obiekty, gadżety, ubiory, a nawet prawdziwy gramofon. Osią tego projektu jest wędrówka. Ola i Sława postanowili wyruszyć swoją podróż przedślubną przez całą Polskę. Ona z Ustki, a on z Zakopanego. Akcja ich pierwszej wędrówki została zainicjowana dokładnie 8 sierpnia 2016 roku i trwała 13 dni. Podczas tej wędrówki nocowali często u przypadkowo spotkanych ludzi, dzieląc się tym, co ich po prostu przepełniało, czyli miłością. Ten projekt to jednak także medytacja przestrzeni. Podobnie żyć się miała, co zresztą się chyba od razu nasuwa, z performansami Mariny Abramowicz i Ulaja. Ich akcje były w istocie artykulacją myślenia dialogicznego, którego podmioty starały się pokonać własną odmienność wynikającą z różnicy płci, pochodzenia czy odmiennych doświadczeń. I tak wyglądał między innymi performance Kochankowie z 1988 roku. W przypadku łódzkich artystów było to poszukiwanie samoświadomości oraz zwykłej czułości, miłości, dialogowości. Jak napisali na wystawie, droga daje tyle, ile potrzebujesz. Nigdy więcej. Dlatego jeden z patronów tej wystawy wydaje się być Henry David Thoreau, amerykański pisarz, poeta, filozof, transcendentalista, który jednak szukał absolutu także na poziomie immanencji, zbliżając się z uważnością do najmniejszego organizmu i w nim szukając odwzorowania tego, co właśnie kosmiczne czy transcendentalne. Drugim patronem wydaje się być John Cage, afirmujący realność, teraźniejszość, prostotę ze skłonnością do humoru, zabawy, autoironii. W procesie artystycznym nie są dla nich wszystkich istotne odpowiedzi, ale droga, która prowadzi.